Cześć, witam Was bardzo serdecznie. W dzisiejszym materiale, po raz ostatni, mam taką nadzieję, wracamy do tematu Radmora 5102, który miał tak zwany ciężki żywot. Opowiadając Wam o tym egzemplarzu, mówiłem, iż producent w pewnych etapach produkcji zamiast tranzystorów BC211, BC213 z radiatorami stosował tranzystory BD139, BD140. Nie wnikając w to, czy wynikało to z braku dostępności BC-ków, czy stosowanie tranzystorów serii BD było jakimś tam wnioskiem racjonalizatorskim, zastanawiałem się nad faktem, dlaczego BC-ki miały radiatory, a BD już nie. Poddawałem wątpliwość, czy to był dobry zabieg i ponieważ sobie przypomniałem, że przecież mam kamerę termowizyjną, to wypadałoby nakręcić krótki materiał, w którym na Radmora 5102 przyjrzymy się okiem kamery termowizyjnej. Zatem taki materiał na szybko skleciłem. Niestety, musicie mi wybaczyć, zapomniałem, iż moja kamera ma obiektyw o zmiennej ogniskowej i po to, aby ten obraz był cały czas mega ostry, powinienem, mówiąc krótko, cały czas ręcznie pilnować ostrości. Niemniej jednak to, co jest najważniejsze, myślę, że zostanie w tym materiale ujęte i Wam pokażę. Jest jeszcze jeden minus, który niestety jest spowodowany tym, iż żal mi wydać pieniądze na jakiegoś grabera, nie mam czasu na montaże, czyli materiał, który widzicie, no jest zgrany z kamery termowizyjnej, a raczej z telefonu, do którego taka kamera była podłączona, na laptopa, no i teraz telefonem kręcę to, co jest na laptopie, czyli z Waszego punktu widzenia będzie bardzo kiepsko, bardzo duże problemy z kontrastem, czasami nieostro, wybaczcie, ale sentencja i najważniejsza rzecz, którą chciałem pokazać w tym materiale, została ujęta. Dwa słowa jeszcze informacyjnie. Radmor został włączony na ponad 2 godziny, pracował przez te 2 godziny prawie z całą mocą, zamiast 10 V w RMS-ie miał 9 mniej więcej i pół V, w związku z czym mam pewność, że wszystko się mocno nagrzało i efekty tego nagrzewania będziecie mogli zobaczyć. Niestety pierwsze ujęcie jest tak naprawdę spoilerujące i już tak naprawdę widzicie, które elementy są najciekawsze. Mi oczywiście głównie chodziło o to, czy na tranzystory te typu BD będzie konieczny radiator, albo raczej czy na tranzystorach serii BD będzie konieczność umieszczenia radiatora. Słuchajcie, Wy w tej chwili tutaj widzicie jedną wielką plamę białą. Uwierzcie mi, że tu bardzo ładnie widać zarysy naszych rezystorów emiterowych. Tu mamy zarys tranzystora, tu mamy kolejny rezystor. Niestety, tak jak wspomniałem, no jest jak jest. Wy to widzicie dużo gorzej niż ja. Tu, gdybym poświęcił chwilę i pokręcił obiektywem, te elementy, które tutaj widzicie, byłyby bardzo ostre. Zupełnie dużo lepiej by to wyglądało. Jeszcze raz Was za to przepraszam. Radmor już został skręcony. Nie chce mi się ponownie kręcić tego materiału, ale zobaczcie, już w momencie, kiedy jestem nad płytką troszkę wyżej i powiedzmy jestem w zasięgu tego fokusa ręcznego, tak go nazwijmy, to zaczyna to wyglądać bardzo przyzwoicie. Oczywiście też można by tutaj poprawić tą ostrość. No ale cóż, najważniejsza rzecz, czyli które elementy się najbardziej grzeją, będzie na tym materiale widoczna. Zatem na pewno widzimy, że tu jest jeden tranzystor, tu gdzieś był drugi i trzeci, tu jest drugi, jeszcze chyba tutaj gdzieś był jeden, albo niżej jest. No one tutaj nie wyróżniają się, najcieplejsze są nasze cewki na
rezystorach emiterowych, jak również te same rezystory też są trochę nagrzane. Tutaj temperatura 52,7 stopnia. Kamera jest ustawiona na wychwytywanie najcieplejszego punktu automatycznie i na środku, tutaj gdzie mamy ten krzyżyk, po najechaniu na element, no to oczywiście w tym miejscu nam tą temperaturę mierzy. Za chwilę będę się bawił różnymi kolorami, tak żeby to było może trochę lepiej widoczne. Więc będziecie widzieć na ekranach rozbłyski. Oczywiście aparat w tym telefonie, którym to kręcę, no nie będzie sobie dobrze radził, więc będziecie widzieć no, dosyć dużo rozbłysków. Tutaj gdzieś najadę na ten tranzystor, który z tych serii BD najbardziej jest ciepły. Temperatura jego to jest maksymalnie około plus 46 stopni. No i zobaczcie, teraz jedziemy na... Wydawać by się mogło, że element, który wcale nie będzie się tak grzał. No ale widzicie, jak wygląda temperatura transformatora. Jest on mega, mega ciepły. No i oczywiście w momencie, gdy jesteśmy w polu działania tego manualnego fokusa, no to bardzo ładnie widać wszystkie elementy, choć na waszych ekranach nie będzie to tak dobrze, jak ja to widzę. No niestety się powtórzę. Powinienem to nakręcić jeszcze raz, no ale cóż, zobaczcie, włókno żarówki ponad 115 stopni. Tutaj przez sekund 5 było widać tranzystor, nie wiem, czy mi się uda poklatkowo uchwycić. ...74 stopnie. No, przyznam szczerze, nie spodziewałbym się, ale no, łatwo zauważyć, co tak naprawdę w naszym egzemplarzu się najbardziej grzeje. No i tutaj wspomniana zabawa z kolorami. Pozwolicie, że tak przeskoczę. To, co było najważniejsze, to chyba już mogliście zauważyć, zaobserwować. Trochę wstyd mi, że no nie przyłożyłem się za bardzo do nakręcenia tego materiału, ale zobaczcie, kolejny tranzystor, który był przez chwilę na celowniku, może kawałek cofnę, no, ma temperaturę około 42 stopni. Tu jest kolejny tranzystor, który też widzicie, że w ogóle się nie grzeje. No, najbardziej grzeją się oczywiście na tej płytce rezystory. Zatem konkluzja tego materiału jest prosta i oczywista, że nie, na tą chwilę przynajmniej ja nie widzę konieczności zainstalowania radiatorów na tranzystorach serii BD. Bardziej bym się martwił o rezystory. Na przykład temu rezystorowi przydałaby się troszkę większa moc. No i taki szybki najazd na końcówki mocy. W tym konkretnym egzemplarzu zastosowane są nie BD, tylko widzicie, zapomniałem, te fajne tranzystory KD chyba 502 albo KD 503. Bardzo na tej termografii ładnie widać, jak oddają tranzystory ciepło, czy na przykład ilość pasty termoprzewodzącej jest wystarczająca. No widzimy ewidentnie, że radiator jest cieplejszy niż tranzystor. Oczywiście tutaj jeszcze jest kwestia emisyjności różnych materiałów, więc trzeba byłoby jeszcze tą emisyjność gdzieś tam uwzględnić, no ale widać, że przynajmniej o te tranzystory nie ma co się bać. No i oczywiście jak już jesteśmy poza zasięgiem tego manualnego fokusa, no to obraz staje się dramatyczny. No cóż, tak to w życiu bywa, że człowiek nie o wszystkim pomyśli. Pewne materiały kręcę wam po nocach, pewne kręcę o dziwnych porach. Czasami jestem mniej lub bardziej zmęczony.
I nie zawsze jest tak, jakbym sobie tego życzył i tak, jakbym chciał Wam to pokazać. Ale w tym materiale padła odpowiedź na postawione przeze mnie wcześniej pytanie. Pozwólcie, że cofnę się do jakiegoś takiego obrazu, żeby nie był zbyt bijący Was po oczach. Zatem na tą chwilę temat tego konkretnego egzemplarza, temat tak zwanej termografii uważam za zakończony. Podsumowanie tych wszystkich odcinków jest bardzo proste. Wspomniany przeze mnie kondensator wpływa na zniekształcenia nieliniowe na górze pasma. Tranzystory serii BD-139 i BD-140 dobrze by były, aby jeśli już są zainstalowane, nie były ze zbyt dużym wzmocnieniem, bo inaczej będzie nam się końcówka mocy nieco wzbudzała. Najważniejszy, aby ten tranzystor miał, znaczy najważniejsze, aby ten tranzystor miał powiedzmy w miarę małe wzmocnienie rzędu 50-60. Wówczas kondensator, którym to wzbudzenie można zlikwidować, a który znajduje się gdzieś tutaj. Nie trzeba zwiększać jego pojemności na 47 pikofaradów, czyli jeśli zastosujemy wszystkie tranzystory o w miarę małym wzmocnieniu, nie będzie nam się wzbudzał układ. Jeśli nam może się wzbudzać układ i nie chcemy ryzykować, że coś się popali, coś się uszkodzi, to warto te 22 piko wymienić na 47 pikofaradów, oczywiście kosztem bardzo delikatnego wzrostu zniekształceń nieliniowych. Słuchajcie, ten materiał, tak jak i poprzednie, kręcę, nie opublikowawszy jeszcze tamtych. Być może w międzyczasie odezwał się ktoś z Was z jakimiś uwagami, komentarzami, spostrzeżeniami, a może doświadczeniami odnośnie tych poprzednich kilku filmów. Niestety ten materiał jest ostatnim z tego cyklu, więc nie jestem w stanie odnieść się do ewentualnych Waszych komentarzy, do Waszych maili. Jeśli takowe napłyną i uznam, że warto jeszcze dokręcić kropkę nad i, to oczywiście jeszcze jeden materiał powstanie. Dzisiaj bardzo serdecznie Wam dziękuję. Nie chcąc po raz kolejny przedłużać tych materiałów w nieskończoność, ja z Wami się żegnam czule. Do kolejnych materiałów. Cześć, trzymajcie się.